Rozpocznę od pewnej historii. Rzecz działa się na pewnym uniwersytecie. Pewien student bardzo wyróżniał się w grupie studentów swoimi postępami w nauce, swoją intuicją badacza. Profesor upatrywał w nim nadziei na kontynuację badań, a były to badania nad lekiem na nowotwory. Profesor upatrywał w studencie wręcz przyszłego noblistę. Razem mogli dać coś dobrego światu. Ale zdarzyło się, że studenta dostrzegli łowcy talentów z dużych korporacji i roztoczyli przed nim szerokie materialne perspektywy, a że miał żonę i dzieci i myślał, że trochę życiowej wygody nie zawadzi, dał się złowić przez łowców głów i jego życie pobiegło w zupełnie inną stronę. Taka historia, ona przyda się nam dzisiaj w naszym temacie. Podczas serii prezentacji, przez którą obecnie idziemy, zastanawiamy się nad działaniem Boga. Jak doświadczyć działania Boga w swoim życiu? Patrzymy na różne postaci w Ewangelii Jana, jak one doświadczały Boga i zastanawiamy się, jak my możemy w podobny sposób Boga doświadczać. Bo przecież każdy z nas bardzo, tak myślę, chciałby Boga doświadczać, nie tylko patrzeć na to, jak Bóg działał w przeszłości albo jak działa w innych punktach świata. Sami chcielibyśmy tego doświadczać na co dzień. Zwłaszcza, że istnieją wielkie, wspaniałe obietnice Bożego działania. Osoba, na którą dzisiaj popatrzymy, to Maria. Maria, Matka Jezusa, a zdarzenie, któremu dzisiaj się przyglądniemy bliżej, to zobaczcie zresztą sami, przeczytajmy pierwszy odcinek. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Wiemy, jak skończy się ta historia. Jezus zamieni wodę w wino. Zamiana wody w wino, wielka manifestacja działania Boga. Ale to, czego my poszukujemy, to jest właśnie to pytanie, jak my możemy doświadczać Boga. I tutaj możemy się wiele nauczyć, jak doświadczać Boga. Podstawowa odpowiedź na to pytanie została dobitnie wyrażona w trochę innym miejscu Biblii, w liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale, popatrzmy. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Bóg odpowiada na wiarę. Chcąc doświadczyć działania Boga w swoim życiu, nie obejdzie się bez wiary. W takim razie jest wielkie pytanie, co to znaczy wierzyć? Co się kryje za słowem wierzyć? Wielu ludzi mówi, że wierzy, ale mają różne rzeczy na myśli. Gdy patrzymy na szereg postaci opisanych w Biblii, na wiarę, która się w nich ujawniła, możemy zobaczyć kilka podstawowych wzorów wiary, rodzajów wiary.
I dalej możemy odkrywać, który z tych wzorców wiary jest najlepszy, na który Bóg szczególnie odpowiada. Patrzymy więc na to, co zdarzyło się w Kanie Galilejskiej i szukamy rodzaju wiary. Na początek kilka obserwacji. Powstała kłopotliwa sytuacja, zabrakło wina. Widocznie rodziny, które przeżywały tą chwilę, nie były zamożne. Wesele, ale trochę przykro. Maria, matka Jezusa, była świadoma, że jej syn jest kimś niezwykłym i zwróciła się z problemem do niego. Zabrakło wina. Jak Jezus zareagował? Jak odniósł się do jej prośby? Jezus mówi, czyż to moja albo twoja sprawa? Odpowiedź oznaczała, czy powinniśmy się tym zajmować? Przecież my się takimi sprawami nie zajmujemy. Chociaż później, jak wiemy, spełnił jej prośbę, poszedł za sugestią, zamienił wodę w wino. Jakie pytanie powstaje? Dlaczego Jezus tak zareagował na prośbę Marii? Dlaczego powiedział jedno, a zrobił drugie? A może nam też się uda, poprosimy Boga o coś i On to zrobi? O co byś poprosił, czy poprosiła Boga dzisiaj? Co by ciebie najbardziej ucieszyło? Jednego możemy być pewni, Jezus postępował według pewnych zasad konsekwentnie. Jezus nie robi tutaj dla Marii żadnego wyjątku. Przecież przyszedł po to, żeby pokazać nam, jaki jest Bóg, a nie żeby nas dezinformować. Wyznawał pewne zasady i był im na 100% wierny. Dlatego mamy problem do rozwiązania. Dlaczego Jezus posłuchał prośby swojej matki Marii? Chociaż nie był to ani właściwy czas, ani miejsce. W podobnych sytuacjach przecież odmawiał. Podobna sytuacja zdarzyła się na przykład, gdy tłumy przyszły i szukały Jego pomocy w sprawach zdrowia. Popatrzmy na Ewangelię Marka, 1 rozdział. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu, wszyscy Cię szukają. Lecz On rzekł do nich, pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. Piotr powiedział do Jezusa, wszyscy Cię szukają. Dlaczego ludzie szukali Jezusa? Bo jeszcze nie wszystkich uzdrowił. A Jezus powiedział Szymonowi, pójdziemy gdzie indziej, bo tam będę nauczał. Jego celem, tym czym się zajmował, było nauczanie, rozwiązywanie duchowych problemów. Tłumy ludzi chciały Jego pomocy w sprawach zdrowia, ale On wiedział, co jest najważniejsze, tak? Żeby ludzie pojednali się z Bogiem, bo co z tego, że będą zdrowi, jak idą szeroką drogą do bardzo nieciekawego miejsca wiecznego przeznaczenia. Tak Jezus podchodził do sprawy. Dlatego odpowiada Marii, my się tym nie zajmujemy. Nie mówiąc już o tym, że problem, z którym przyszła Maria w porównaniu z tamtymi sprawami, wydaje się trochę błahy, prawda? No, zabrakło wina. Cóż to jest za problem w porównaniu na przykład z poważną chorobą? Z tym, że ktoś jest na przykład sparaliżowany, albo niewidomy, albo psychika nie domaga. Można by powiedzieć, trudno o bardziej błahą sprawę niż brak wina. Poza tym nie był to właściwy czas na cud.
Chrystus zrobiłby to inaczej i w innym czasie, wykorzystałby swoją moc inaczej, w innej sprawie. A jednak, gdy jego matka prosi o to, czyni to. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo uspokajająca. Jezus nie potraktował Marii wyjątkowo. On tak robi zawsze w pewnych przypadkach, w określonych okolicznościach. Za chwilę to się stanie jasne. Bóg odpowiada na wiarę, chcąc doświadczać działania Boga w swoim życiu bez wiary ani rusz. A jak przyglądniemy się wierze Marii w tamtym momencie jej życia, to miała ona pewną charakterystyczną cechę. Jak moglibyśmy nazwać ten rodzaj wiary, przyglądając się temu, co robi Maria? Była to wiara, która prosi o swoje. Człowiek bardzo chce, żeby Bóg coś zrobił, prosi o to Boga. Człowiek chce, żeby Bóg za nim poszedł i zrobił to, na czym człowiekowi zależy. Wiara, która prosi, by mój plan się zrealizował. To też jest wiara, ale czy najwyższych lotów, według najdoskonalszego wzorca. Człowiek chce, żeby Bóg za nim poszedł i zaangażował się w jego sprawy. To nie jest wiara najwyższych lotów, raczej początkowa, jeszcze niedojrzała. Dobra na początku, ale docelowo powinna być inna. Całe to zdarzenie, o którym dzisiaj czytamy, jest ilustracją tej zasady. Jezus postępował według pewnych zasad, nie zrobił dla Marii wyjątku. Tak działa w życiu każdego człowieka na początku. Jeszcze raz popatrzmy na te słowa z listu do Hebrajczyków 11. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Przystępujący do Boga na początku potrzebuje mieć właśnie taką minimalną wiarę, że Bóg wynagradza tych, którzy Go szukają. I na początku są to moje pragnienia, proszę o swoje. Na początku Bóg odpowiada na taką właśnie wiarę. Niedojrzałą. Wiara, która prosi, żeby mój plan się zrealizował. To też jest wiara, ale jeszcze nie według doskonałego wzorca. Na początku Bóg odpowiada na taką wiarę. Maria też była na początku swojego rozwoju wiary. Jezus odpowiedział pozytywnie, chociaż nie był to właściwy czas i najlepszy sposób działania. Ale na początku może być, wystarczy. Gdy człowiek uczy się wiary, Bóg okaże swoje nadprzyrodzone działanie, chociaż nie będzie tak działał zawsze. Maria też była na początku swojej wiary. To stwierdzenie może się niektórym nie do końca podobać, bo jak to Maria i jakaś niedoskonałość, niedojrzałość. Dlatego chciałbym powiedzieć tutaj o pewnym podejściu, o pewnej innej jeszcze zasadzie, którą warto poznać i przyjąć, by dobrze rozumieć to, o czym czytamy w Biblii. Nie tylko dla siebie, bo my tutaj podczas tych prezentacji uczymy się tego wszystkiego, co składa się na bycie uczniem Chrystusa,
ale też pomnażanie uczniów Chrystusa, jak to mamy w tym najkrótszym opisie, który dzisiaj już był tutaj przytaczany, czego tu doświadczamy, jakiego działania Boga pośród nas i mówimy trinum, wspólnota, grupa, pomnażanie. Uczymy się tego wszystkiego, co składa się na pomnażanie, by być gotowym w razie czego, wykorzystać każdą okazję. Gdy Bóg będzie chciał użyć nas wobec jakichś innych ludzi w różnych rolach, to jest Boże działanie typowe, tak? On posługuje się ludźmi dla innych ludzi. Czy to w osobistej rozmowie, czy w małej grupie, czy może niektórzy z was również w publicznej prezentacji, jak ja to robię w tej chwili. I w tej chwili uczymy się, przypominamy sobie jedną z podstawowych zasad rozumienia Bożego Słowa. Oparta jest ona na pewnej prawdzie. Zobaczmy, jak przedstawia ją Paweł Apostoł w pierwszym liście do Koryntian 4. Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał? Co człowiek ma dobrego, czego by nie otrzymał od Boga? Inaczej mówiąc, to Bóg jest zawsze bohaterem, nie człowiek. Wszystko, co naprawdę dobre, pochodzi od Boga. I wynika z tego pewna zasada, którą potrzebujemy przyjąć, aby dobrze rozumieć to, co czytamy w Biblii. Ta zasada brzmi: nie idealizujemy postaci ludzi w Biblii. Nie zakładamy, że byli jakimiś nadludźmi, lecz ludźmi takimi jak my, mającymi swoje słabości, swoje problemy. Jedynym ideałem jest Bóg. Jedynym bohaterem w Biblii jest Bóg, Trójjedyny. A ludzie występujący w Biblii, nie patrzymy na nich w żadnym przypadku jak na jakieś niedościgłe ideały. Raczej odkrywamy, jakie mieli problemy, i odkrywamy, jak Bóg angażował się w ich życie, jak ich zmieniał. I w tym znaczeniu jedynym bohaterem w Biblii jest Bóg. Jeżeli coś podziwiamy, to podziwiamy nie ludzi, lecz Boga za to, co z tamtymi ludźmi zrobił. I stosujemy tę zasadę do absolutnie wszystkich ludzi występujących w Biblii. Nie chlubimy się nimi samymi, ale Bogiem, który zrobił z nimi niezwykłe rzeczy. Niezwykle ich zmienił, rozwiązał ich problemy, zbudował wiarę. Ludzi nie idealizujemy. A skąd się bierze idealizowanie postaci w Biblii? Bierze się z myślenia, że na zbawienie można zasłużyć przez swoje dobre uczynki. Człowiek, który tak myśli, będzie szukał ideałów wśród ludzi, którzy pokazali, że są dobrzy. Dlatego będzie idealizował postaci z Biblii. Ale jeżeli zrozumiemy, że zbawienie jest darem Boga, nie z uczynków, jeżeli zrozumiemy, że to dzieło zbawienia polega na tym, co Bóg zrobił w sercach grzesznych ludzi, jak ich przemienił, to tego właśnie będziemy szukać. Jak niedoskonali, grzeszni ludzie doświadczyli działania Boga. Idealizowanie postaci z Biblii nie jest nam do niczego potrzebne, tylko zaciemnia obraz działania Boga. Więc raczej będziemy dostrzegali ich słabości, które przezwyciężył Bóg.
To podejście dotyczy wszystkich ludzi, również Marii. Maria miała na początku swoje problemy z wiarą, jak każdy inny człowiek. Możemy zobaczyć jej problemy i następnie to, jak Bóg je rozwiązał. To podejście, oprócz tego, że pokrywa się z prawdą, jeszcze ma ogromną korzyść dla nas, bo wtedy możemy ufać, że Bóg w podobny sposób rozwiąże nasze problemy. Boże, zrób ze mną to samo, co zrobiłeś z tamtą osobą. Co by nam to dało, gdybyśmy idealizowali postaci w Biblii? Co z tego, że stworzymy sobie jakiś wyidealizowany obraz? Skoro my tacy nie jesteśmy, po co mielibyśmy to robić? Żeby sobie postawić jakąś poprzeczkę, jakimi mamy być? Tylko się sfrustrujemy. Na dobrych postanowieniach daleko nie zajedziemy, nigdzie nie zajedziemy. Nie potrzebujemy dobrych postanowień, potrzebujemy autentycznego działania Boga w nas, aby nas zmienił i wtedy doświadczymy czegoś podobnego jak tamci ludzie. Dlatego takie podejście jest właściwe. Odkrywamy, jakie problemy mieli ludzie, patrzymy, jak Bóg je rozwiązał i ufamy, że w podobny sposób Bóg rozwiąże nasze problemy. Takie podejście stosujemy również do Marii. Tutaj jest pokazana jej wiara na pewnym etapie. Nie jest to jeszcze wiara doskonała, ale Bóg będzie budował także jej wiarę do doskonałego wzorca. I to też stanie się widoczne, jednak póki co Maria wierzy, ale jest to wiara na pewnym poziomie. Tak jak ten poziom nazwaliśmy, wiara, która prosi o swoje. Człowiek czegoś bardzo chce i prosi. Człowiek chce, żeby Bóg poszedł za nim i mu pomógł. Na tym tle popatrzmy na trochę inny wzór wiary, wzór, do którego Maria będzie dalej prowadzona przez Boga, wyższy wzór wiary. Popatrzmy na inne zdarzenie, Ewangelia Marka 1. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za nim. Czy można trochę inaczej ufać Bogu? Tutaj jest trochę inny wzór wiary. To oni, uczniowie, poszli za Chrystusem, a nie Chrystus za nimi. To nie oni mówią Jezusowi, co przydałoby się, by zrobił. To On im mówi, co będą robili i kim będą. Oczywiście oni też mieli swoje problemy z wiarą, w których potrzebowali przemiany. Oni też nie są jakimiś nadludźmi. Jedynym bohaterem jest Bóg, ale tutaj ich podejście jest trochę wyższe niż podejście Marii. Ich wiara jest według lepszego wzoru. Zaufali mianowicie, że Jezus wie, co jest dla nich najlepsze. Dlatego nie domagają się czegoś, czego oni chcieli. A więc jest lepszy wzór niż wiara Marii w tamtej chwili. Człowiek ufa, że Bóg wie lepiej, co jest potrzebne i w jakim czasie. Dlatego idzie za Bogiem, a nie oczekuje, że Bóg pójdzie za nim.
traktuje Boga jako Boga nad swoim życiem, a nie jak pomocnika do realizacji własnych pragnień. Wiara jest czymś, co się rozwija. Z wiarą nie jest tak jak z zapaleniem światła włącz, wyłącz. Jest czymś, co rośnie, rozwija się. Żarówka, owszem, ale która coraz jaśniej świeci. Maria, Matka Jezusa, nie jest wyjątkiem. Jej wiara też jest na jakimś tam etapie. Jednak w ciągu kilku lat wiara Marii zostanie niesamowicie zbudowana według najlepszego wzorca. Ona, jak każda matka, miała swoje wyobrażenia o swoim synu, jak wspaniałe rzeczy będzie robił, ale plan Boga Ojca dla swojego syna był inny niż jej marzenia. Za 3 lata jej syn zostanie wyprowadzony poza Jerozolimę, zostanie wyrzucony poza społeczeństwo, zostanie powieszony na krzyżu, przybity do niego przez pogan na życzenie mieszkańców tego miasta, najbardziej hańbiący koniec życia, jaki można sobie wyobrazić, i to w kwiecie wieku. Droga, która żadnej matce nie może się podobać. A jednak to będzie taka droga, którą wybierze jej syn. Nikt go do tego nie będzie zmuszał. Jezus powiedział, nikt mi życia nie odbiera. Ja sam je kładę na okup za wielu. Maria za 3 lata będzie stała pod krzyżem, będzie patrzyła na swojego syna wyrzuconego poza społeczeństwo, zhańbionego do granic, powieszonego na krzyżu gorszym od szubienicy, a jednak zaakceptuje tą drogę przez wiarę. Zupełnie inny poziom, nawet rodzaj wiary. Ale na razie jej wiara nie jest najwyższych lotów. Wzór jej wiary wymaga poprawienia. I dobrze, bo właśnie z taką Marią jesteśmy w stanie się utożsamić. Bo nasza obecna wiara może mieć daleko idące podobieństwa do wiary Marii w tamtym momencie. I my też możemy ufać, że zbuduje naszą wiarę do najlepszego wzorca. Ale póki co Maria ma taką wiarę, jaką ma i prosi Boga o coś, co nie zbiegało się z wolą Boga co do czynu i co do czasu. I tu ciekawa sprawa. Jezus odpowiada pozytywnie na tą wiarę. I zamienia wodę w wino. Jaki wniosek z tego płynie? Bóg odpowiada na wiarę. Mniejszą, większą, mniej lub bardziej doskonałą. Ale wiarę, która ma jedną wspólną cechę. Jest to wiara zawsze skierowana na właściwą osobę, czyli na Niego. Nie jest to wiara w siebie, czy wiara w człowieka, ale wiara skierowana na Chrystusa. I to jest najważniejsze, to jest decydujące. Bóg honoruje wiarę, czy będzie taka, czy taki rodzaj, czy inny, odpowiada na nią. Na początku odpowiada swoim działaniem, nawet gdy człowiek prosi go, by było tak, jak on, człowiek, chce. Chociaż, czy Bóg będzie tak robił zawsze w naszym życiu? Czy Bóg zrobił coś takiego dla Marii jeszcze raz? Co by było, gdyby Jezus poszedł za tymi pragnieniami swojej matki i zacząłby rozwiązywać takie problemy, że nie ma wina? Jego życie pobiegłoby w zupełnie inną stronę.
nie poszedłby na krzyż. Trochę jak ten człowiek, student z historii na początku. No fajnie, zrobił karierę w jakimś wielkim ludzkim przedsięwzięciu i dużo kasy zarabiał. Ale czy to było najlepsze w tym, co mógłby zrobić dla ludzkości? Co by było, gdyby Bóg spełniał zawsze te nasze wyobrażenia o tym, jakie to nasze życie powinno być? Gdyby Bóg słuchał nas, co ma robić? Czy byłaby to najlepsza droga? Czy bylibyśmy z tym szczęśliwi? Okej, patrzymy dalej na to, co działo się w Kanie Galilejskiej, bo niektórzy już nie mogą doczekać się zamiany wody w wino, więc czytamy dalej. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych. To zaraz będzie o wodzie i właśnie muszę... Przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli. Przywołał pana młodego i powiedział do niego, każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Działanie Boga. Jezus zamienił wodę w wino. Patrząc na ten opis, co można by odpowiedzieć sceptykowi, który mówi, że to nie był żaden cud, tylko ktoś przemycił trochę wina? Jaka tam zamiana? Uczniowie gdzieś pod swoimi szatami przynieśli trochę wina. Nic z tych rzeczy. 6 stągwi po 2 lub 3 miary. Jedna miara to około 37 litrów. To musiało być około ilu? Ile? 600 litrów wina. Musiało być spore poruszenie. 600 litrów nalać. Usługujący musieli długo kursować z banami. A jakość? To była podróbka. Tam była woda, oni trochę tego wina dolali. Starosta ocenił, że to było bardzo dobre wino. Nie jakaś tam woda z domieszką wina. Co Jezus pokazał przez to, co zrobił? Demonstracja mocy Boga. On ma moc zmieniać rzeczywistość bez ograniczeń. Warto Jemu zaufać. On najlepiej zna moje potrzeby i najlepiej je zaspokoi. Najlepiej więc zrobić to, co zrobili uczniowie. Zaufać, że On wie najlepiej. Przeczytajmy jeszcze ostatnią część fragmentu, bo tu jeszcze jest tak małe zakończenie, wersy 11-12. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego matka, bracia i uczniowie udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. Tutaj pokazany jest najważniejszy skutek tej zamiany wody w wino. Niektórzy ludzie bardziej uwierzyli. Wino zostało szybko wypite, ale coś pozostało w ludziach, niektórych bardziej uwierzyli w Jezusa. Byli to akurat Jego uczniowie. To ich wiara została szczególnie zbudowana. Nie wszystkich, którzy patrzyli de facto na to samo. Dlaczego właśnie ich wiara, dlaczego ich wiarę Bóg szczególnie zbudował? Dlaczego w ich życie najbardziej się zaangażował? Ponieważ oni mieli właśnie ten szczególny rodzaj wiary, szczególny wzór wiary.
Nie wiara, która prosi o swoje, tak? Boże, daj mi to, tamto i jeszcze to, i jeszcze tamto. Wiara, która uznaje, że Chrystus wie lepiej, co jest dla mnie dobre i nie tylko wie, ale ma też władzę, by swój zamiar w moim życiu zrealizować. Co więc warto z tym wszystkim zrobić? Jak jest jakby główny wniosek? Warto prosić, Boże, zbuduj moją wiarę. Niech to będzie wiara najwyższych lotów, według wzoru, jaki pokazali uczniowie. Oczywiście każdy z nas się w tym momencie zastanawia, no na ile to jest ważne, żebyśmy mieli ten najwyższy rodzaj wiary. A dlaczego nie wiarę, która prosi o swoje? No w sumie też wiara. Nie wiem, czy to, co powiem, się wam spodoba, ale powiem. W ciągu kilkudziesięciu lat życia, gdzie były spotkania z wieloma ludźmi, w czasie tych spotkań doświadczyłem wielokrotnie pewnego niepokoju. Powstawał we mnie niepokój. Niepokoił mnie sposób, w jaki się modlili, o co prosili Boga, albo nawet niekoniecznie się modlili, ale mówili, na czym im szczególnie zależy, na jakim działaniu Boga. I słysząc to, co niektórzy mówili, na czym im zależy, wyświetlała mi się w głowie ich przyszłość, wyobrażenie o tym, co się będzie z nimi działo, jak będą podążali za wzorem Chrystusa, czy utrzymają się w naszej wspólnocie, jakby nie było uczniów Chrystusa. I wyświetlała mi się bardzo często ta zależność, od tego, który rodzaj wiary człowiek reprezentuje. Czy prosi o swoje, główny akcent na swoje codzienne wyzwania, by się powiodły, czy raczej akcent na zaufanie Bogu, że poprowadzi do spraw, które On uzna za ważne. Trochę jak uczniowie, którzy liczyli, że Chrystus ich poprowadzi, a nie jak Maria, która mówi Jezusowi, co powinien zrobić. Mam w pamięci modlitwę paru ludzi, która mnie zaniepokoiła i którzy prędzej czy później gdzieś sobie poszli i to nie bliżej Boga. Mam też doświadczenie chybienia mojej intuicji. Wydawało mi się, czy z kogoś cokolwiek będzie, skoro tak się modli. Ale okazało się, że wyrósł z niego uczeń Chrystusa i to pełną gębą, jak to się mówi. Nie powiem, kogo mam teraz na myśli. Dzięki tej historii, którą dzisiaj poznajemy, o Marii, o zamianie wody w wino, dzięki tym odkryciom na temat wiary, jej rodzajów, możemy lepiej rozumieć to, co się w nas dzieje i co się dzieje z innymi ludźmi. I trzeba powiedzieć to bardzo dobitnie, że bez zbudowania wiary do tego wyższego wzoru nie doświadczymy zbytnio działania Boga na dłuższą metę. Raczej zdryfujemy do życia innymi sprawami, zagubienia się w życiowych dylematach, z takim słabym doświadczaniem Bożego działania. Jeżeli Bóg miałby angażować się w nasze życie, użyć nas wręcz dla swoich wielkich celów, potrzebujemy tego rodzaju wiary, jaką mieli uczniowie. I Maria, ale w dalszej fazie rozwoju.
Skąd wziąć tą wiarę? Co zrobić, aby mieć więcej wiary? Skąd się bierze wiara w człowieku? Przypomnijmy sobie klasykę, podstawowe słowa na ten temat, list do Efezjan 2. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Wiara jest darem Boga. Potrzebujemy zwrócić się do Niego z prośbą, by wiarę w nas budował. A więc taka modlitwa. Boże, zbuduj moją wiarę. Niech to będzie wiara najwyższych lotów, jaką mieli uczniowie. Od wiary, która prosi o swoje, do wiary. Niech Twoje zamiary, Boże, zrealizują się w moim życiu. Bo co z tego, że Bóg odpowiadałby według naszych wyobrażeń, spełniałby nasze pragnienia, spełniałby wszystkie nasze prośby o powodzenie w różnych codziennych sprawach i nawet nieźle by nam się powodziło, skoro nasze życie zdryfuje w stronę tylko codziennych spraw przyziemnych i w nich w końcu utknie. Bylibyśmy podobni właśnie do tego studenta na uniwersytecie, który mógł odegrać wielką rolę, przynieść coś naprawdę dobrego światu, ale dał się złowić do innych spraw i życie pobiegło w inną stronę. Zrobił karierę, dużo kasy zarabiał, ale czy to było najlepsze, co go mogło w życiu spotkać? Podobnie my, co by było, gdyby Bóg spełniał nasze wyobrażenia o tym, jak nasze życie powinno wyglądać? Czy byłaby to najlepsza droga? Czy bylibyśmy z tym szczęśliwi? Życzę miłych rozmyślań i dobrych wniosków.